Cześć, witam Was w nowym filmie i jak widzicie po tytule, jest to czytelnicze podsumowanie lipca. To nie był mój najlepszy miesiąc czytelniczy i mam takie poczucie, że to zdanie wypowiadam na początku każdego podsumowania, że ten miesiąc nie był najlepszy. I przeczytałam tylko 5 książek, ale za to jakich książek? I zacznę od książki, która mnie... Powiedzieć, że mnie wymęczyła, to jest tak jakby nic nie powiedzieć, ona mnie po prostu... zmieliła. I będzie to Gambit Lisa. I to jest bardzo specyficzny gatunek science fiction, bo to jest batalistyczne, militarne science fiction. Tutaj mamy wojnę, mamy wojsko i to jest główny temat tej książki. Ale to nie jest największy problem tej książki, znaczy problem. Chodzi o to, że ta książka jest bardzo trudna językowo. Mi się ją strasznie trudno czytało i męczyłam się z nią chyba ponad 2 miesiące. I też jak szukałam różnych opinii na temat tej książki, bo byłam po prostu ciekawa, co inni ludzie sądzą, to odkryłam, że wiele osób jakby się tutaj ze mną zgadza, że bardzo ciężko jakby przebrnąć. Też widziałam, że dużo ludzi porównuje tą książkę do Dukaja, że to jest właśnie tak napisane, jak pisze Dukaj. Ale muszę powiedzieć, że tak jak ja nie jestem fanką nurtu batalistycznego, militarnego w science fiction, to w ogóle nie są moje klimaty, ale ta książka mnie zaintrygowała, bo ta struktura tego wojska jest na tyle ciekawa, gdyż my o samym świecie mało co wiemy, też autor nam niewiele mówi, ale mówi nam bardzo dużo o wojsku. To jest jakby nasz świat. W ogóle nie powiedziałam, czym to jest. Więc nasza główna bohaterka zostaje połączona z jaźnią człowieka, super generała, który już dawno nie żyje, ale ogólnie ma on taką opinię, że jest genialny, ale szalony, gdyż sam wymordował swój batalion, swój tam oddział tych żołnierzy. No i nasza główna bohaterka dostaje go jako pomoc, ma się z nim połączyć i odbić twierdzę. I tak jak ja nie jestem fanką takich książek, tak ta końcówka, bo ta końcówka to jest złoto, w ogóle się tego nie spodziewałam, a ta książka się tak skończyła, że mam ochotę sięgnąć po drugi tom, bo to w ogóle będzie seria, to jest pierwszy tom. Chyba sięgnę. Tak jak wiecie, ja czytam głównie science fiction, tak i w tym miesiącu nie mogło zabraknąć retro science fiction, bo to jest mój ukochany gatunek i sięgnęłam po Asimowa, Agent Fundacji. Ja bardzo lubię klimat książek Asimowa, bo on tak trochę bajduży. To jest taka trochę bajka w kosmosie, o cywilizacji, o ludziach. To jest bardzo dobry tom, to jest bardzo dobra książka, ale mam jeden zarzut. Zarzut jest taki, że niestety Asimow tutaj robi dokładnie ten sam zabieg, który zrobił w poprzednich tomach, to jest dokładnie ten sam motyw, czyli mamy fundację, cywilizację, która się nazywa Fundacja i nagle zostaje odkryta jeszcze jedna cywilizacja, jeszcze jeden wielki gracz. Notabene ten gracz tutaj jest genialny i uwielbiam Gaję i uwielbiam tych bohaterów, którzy są powiązani z Gają. To jest taki spoiler, przepraszam. Ale pomimo tej całej sympatii do tych bohaterów i do tej cywilizacji, tak to nazwę, bo nie znajduję lepszego słowa, pomimo tego mam takie poczucie, że jest to odgrzewanie kotleta, który już był nam serwowany i liczyłam troszeczkę na więcej. A, jeszcze w ogóle, tutaj to co w tym tomie jest super, to, że tu mamy nawiązanie do innej serii Asimowa, tej serii z robotami i to jakby się, wiecie, zazębia, to się łączy i to jest wow, mind-blowing, ja uwielbiam takie motywy, ale Asimow pisze bardzo specyficznie, to są bardzo specyficzne książki i jeśli odbijecie się od jakiejkolwiek książki Asimowa, to nie brnijcie, bo nie. Wierzę, że z Asimowem to jest albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Okej, dalej mam Czerwony Świt. Ja na temat tej książki mam całego vloga i tam Was odsyłam. Tutaj nie będę się powtarzać, bo bez sensu. Jeśli chodzi o science fiction, to jest na tyle. Dalej mam dwie książki fantasy. Jedna to jest Młodzieżówka, bo to jest Królowa Niczego. To jest trzeci tom, ostatni tom trylogii Zły Król. Tak się chyba ta trylogia nazywa. I
Ja wiem, że ten tom zbiera bardzo dobre opinie. Ja wiem, że większość czytelników go kocha. No ja niestety nie należę do tej grupy, bo wiecie, co mi się nie podobało? To, że ten tom jest inny niż poprzednie dwa. Tam, owszem, było dużo akcji, dużo się działo, ale tam był ten klimat tego świata. Ja przez chwilę byłam w tym świecie elfów, otoczona magią, jakimś lasem, mchem. Jakby autorce udało się przenieść mnie do świata elfów. Tutaj tego absolutnie nie ma. Tutaj mamy akcję popychaną akcją. Tutaj tyle się dzieje. Nasza bohaterka walczy, ucieka, zostaje ranna. Jakby cały czas mamy po prostu, wiecie, idziemy do przodu bez takiego momentu na oddech. Nie podobało mi się tempo tej książki. Miałam takie poczucie, że autorka pisząc to miała taki vibe: okej, dobra, chcę to już skończyć, żeby móc zająć się innymi projektami, inną książką, inną serią, bo po tej serii jest kolejna inna seria, która dotyczy brata głównej bohaterki, więc jakby mam takie poczucie, że ten tom był taki: dobra, skończmy to już. I dalej mam ostatni tom trylogii, o której mówię już od kilku filmów, bo jest to ostateczny argument. Seria się nazywa Pierwsze Prawo i też mam takie wrażenie, że mówię o tej serii w każdym moim filmie, ale tak jakoś ostatnio się złożyło, że po prostu żyję tymi książkami. Ten tom jest najsmutniejszy, bo w tym tomie ci bohaterowie, którzy... Mówiłam o tym w poprzednim wrap-upie, że każdy bohater w tej serii dostaje taki moment, że ta nasza sympatia do niego zostaje zrujnowana. No i w tym tomie właśnie jest najwięcej takich momentów. Jest tutaj taki, zwłaszcza jeden bohater, który się wydaje taki trochę, ja wiem, oderwany od rzeczywistości, taki trochę wiedzący wszystko, ale nie pasujący do świata, w którym akurat żyje. Myślę, że wiecie, że chodzi mi o Bajasa. Po prostu mogę mówić imionami, myślę, że to nie jest za duży spoiler. I on tutaj dostaje taki moment, że ja miałam gęsią skórkę. W sensie ta końcówka to jest coś, co mną wstrząsnęło. Nie spodziewałam się tego, nie spodziewałam się, że ta książka pojedzie aż tak, a tak się stało. No jak już wiecie, ja ją polecam. Co prawda moim ulubionym tomem wciąż pozostaje tom drugi, ale no zamierzam czytać dalej, więc zobaczymy, co będzie dalej. Okej, i to by było wszystko. I teraz tak na koniec, to absolutnie nie jest reklama, nikt mi za to nie zapłacił, ale chciałam się pochwalić przy piękną kamizelką, którą udało mi się upolować. To jest ze sklepu Śląskie Lumpiary i jeśli jesteście z okolic Katowic, to ja polecam. I to nie jest reklama, nikt mi za to, dziewczyny mi za to nie zapłaciły. No i tradycyjnie w opisie tego filmu znajdziecie mojego Goodreadsa oraz mojego Instagrama, tam też Was zapraszam i widzimy się w następnym. Cześć!